Cześć, witam cieplutko na moim kanale i zapraszam na ostatni, finałowy odcinek pierwszego sezonu. Jak wiecie, to wyzwanie prowadzę wraz z Tiariel. Oczywiście link do jej kanału znajdziecie w opisie tego filmu. Na naszych kanałach znajdziecie również playlisty z wszystkimi odcinkami polskich dziesięcioleci. Tak więc zapraszam Was i zachęcam serdecznie do odwiedzenia tych playlist, jeżeli macie ochotę nadrobić odcinki. A teraz już przechodzimy do naszych ostropolskich, bo w dzisiejszym odcinku troszeczkę się podzieje. Początkowo spędzimy kilka chwil tutaj z nimi na dworku, natomiast na koniec tego odcinka będziecie mieli szansę obejrzeć 20-minutową cutscenkę, która będzie przedstawiała bal. Bal z tego względu, że ostropolscy zostali zaproszeni przez Oleśnickiego na bal, i właśnie dzisiaj będą się na ten bal szykować. Tak więc na razie spędzimy kilka chwil tutaj z nimi. Mamy 5:00. Myślę, że Zosia... O, Zosia już wstała. Tak więc myślę, że ona pójdzie... Wiem, że ty jesteś głodna, ale ja ci to wykasuję, bo niestety wyszedł mi tutaj komunikat, że nasza maślanka chce od nas uciec. Tak więc musimy do niej szybciutko iść i ją zawołać. Nie wiem, czy jej tutaj jedzenia brakuje. Posprzątać. Najpierw uzupełnimy karmę. Tak więc mamy tutaj sporo rzeczy, którymi musimy się zająć. Zosia oczywiście zostanie i będzie się opiekować najmłodszymi dzieciaczkami, które na bal oczywiście się nie wybierają. Tak więc Michał, Anulka i Andrzej zostaną wraz z Zosią. Musimy jeszcze wyczyścić maślankę, bo ona jest, nie dość, że umiera z głodu, to jest brudna i ma bardzo niski poziom szczęścia. No nie dziwię się, że ona chciała uciec od nas. Poczekaj, dobra, to niech ona się naje, a potem ją wyczyścimy. Jeżeli zdążyliście zauważyć, to zmieniłam również reshade, bo przechodzimy już powolutku do nowego sezonu, tak więc chciałam już, żeby te kolorki inaczej wyglądały, żeby to jakoś się wyróżniało. Tak więc te kolory są troszkę, są nieco inne. No i jeżeli chodzi o kolejny sezon, czyli drugi sezon, pierwszy odcinek odbędzie się we wrześniu u Tiariel. I już teraz Was gorąco zapraszam, bo u ostropolskich teraz przez lipiec i sierpień będą małe wakacje. Będziemy szykować to, co chcemy Wam pokazać właśnie już we wrześniu, w nowym drugim sezonie. Czemu to żeś wyrzuciła, kobieto? Dobra, weź to może wyrzuć do śmietnika. I idziemy na śniadanko jakieś. Tu już 6:40, zaraz będę wybudzać resztę domowników. Chociaż tutaj już Jan i Stanisław również wstali, ale ty jesteś głodna, tak więc musimy lecieć szybciutko coś zjeść. No tutaj już widzę, że panowie się ogarniają. I ty, kochana, mogłabyś też zejść na dół. Tak więc, tak jak wspominałam przed chwilką, u ostropolskich będą teraz wakacje, lipiec, sierpień, a od września pełną parą wracamy z nowym odcinkiem. Z pierwszym odcinkiem drugiego sezonu, który będzie miał miejsce u Tiariel. Tak więc dzisiaj spędzimy taki luźny dzień z ostropolskimi, bo tak jak mówię, oni będą się szykować na ten bal. Tak więc troszkę będziemy musieli tutaj się zająć ogrodem i poogarniać pewne rzeczy, żeby potem właśnie móc wybrać się na bal. Dobrze, kochana, ty mogłabyś się przebrać, tak? W ogóle nie będziesz w koszulinie nocnej nam tutaj paradować przed wszystkimi. Tak więc zmień strój i ubierzemy sobie może... Co byś mogła sobie ubrać, kochana? To weźmiemy sobie to. Gdzie ty idziesz, Michałku? Ty nie idziesz tam teraz brudzić, bo nie ma czasu teraz na brudzenie. Ty pójdziesz do wychodka i tam widzę, że coś zepsutego jest, więc zaraz wyślemy któregoś z panów, żeby to naprawił. Stasiu, ale ty mógłbyś może się przebrać, nie dość, że w piżamie chodzisz, to jeszcze nam w szafę wszedłeś. Dobra. Dobrze, kochana, więc myślę, że ty tutaj jeszcze te talerze posprzątasz. No, przepraszam, że na początku nie zauważyłam, że tutaj był biały stół. No, jak weszłam do tego save'a, to po prostu chyba ten stół zabrało i nam został biały stół, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Już go jak najszybciej zamieniłam, jak tylko się zorientowałam, że tego stołu nie ma. Jakoś jak wchodzę do tego save'a, to za każdym razem coś mi tutaj stąd znika. No i dopiero po czasie się zdążę zorientować, że tego obiektu nie ma lub że jest to inny obiekt, na którym dany
CC został zrobiony, tak więc tutaj był biały stół, ale już go jak najszybciej wymieniłam. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało zbytnio, że na początku tego odcinka jest biały stół zupełnie nie pasujący do tego klimatu. Dobra, kochana, więc myślę, że Ty posprzątasz teraz te talerzyki, wyczyścisz tutaj ładnie wszystko, a Zosiu, Ty powinnaś już skończyć się kąpać. Mamy dosyć deszczową pogodę, ale powinnaś... O, jak pięknie! No to Michał ślicznie przyszedł i nam tutaj krówkę wyczyścił. Weź ją nakarm jeszcze, poproś krowę o radę, porozmawiaj z nią, bo ona biedna przecież chciała od nas uciec. To chodź to jeszcze uzupełnij karmę śmietance. Dobrze, nie wiem czemu ty, kochana... Aha, ona poszła się wykąpać, natomiast Zosia tutaj czyści nam kuchnię, to myślę, że po tym jak wyczyścisz kuchnię, nie wiem czemu wszyscy rzucają na podłogę śmieci. Prawdopodobnie coś jest z naszym śmietnikiem zewnętrznym. Okej, tak więc ty, Stasiu, myślę, że mimo, że tutaj pada deszcz, to ty sobie przyjdziesz i nie będziesz zarządzał rybami, tylko będziesz przyjdziesz tutaj na ryby. Tobie deszcz nie straszny. Tak więc spoko, przyjdziesz tutaj na ryby, no bo on chce się jeszcze zrelaksować, bo to nie będzie dla niego zbyt szczęśliwy moment, bal. Bo tak jak mówiłam, po prostu mu, dla niego coś takiego to jest strata czasu, więc nie przepada za takimi wydarzeniami, nie jest do nich przyzwyczajony, woli tutaj w spokoju. No, wolałby jakoś inaczej ten czas spędzić, no ale oczywiście, tak jak już mówiłam wcześniej, rodzicom nie może powiedzieć nie. I szukamy naszego Andrzejka. Andrzejku, gdzie ty jesteś? A ty na samej górze tutaj jesteś i brudzisz. Tak więc Helenko, dobra, ty nie masz zbytnio czasu, ale no już widzę, że Jan do ciebie idzie, tak więc chodź tutaj do niego i może z wychowawczych dyscyplinuj za niedawne zachowanie, spokojnie, delikatnie odwiedź od robienia bałaganu. Tak więc chodź tutaj szybciutko do niego. On jest jeszcze malutki, tak więc trzeba do niego spokojnie podchodzić, tak żeby go nauczyć, co jest dobre, a co jest złe. Dobrze, kochany. No i teraz popraw mu humor. Czy ty jesteś chory, Janie? Nie możesz nam zachorować przed balem. No i z wychowawczych naucz go słów proszę i dziękuję, tak żeby on jak zrobi coś takiego, żeby umiał przeprosić, a ty może sobie zmienisz strój na coś innego. Zmień sobie strój na coś takiego, bo tutaj jeszcze do ogrodu cię wyślemy, więc będziesz musiał mieć taki roboczy strój. No tutaj myślę, że Zosia przyjdzie i pomoże i posprząta. Ona już sama szła tutaj sprzątać chyba. Okej, on jest rozgniewany, bo jest bardzo głodny. Dobrze, więc jak tylko skończysz go uczyć słów dziękuję i przepraszam, to weźmiemy go na dół i będziemy musieli mu dać jedzonko. Okej, Zosiu, ty jak skończysz czyścić tam podłogę, to wykąpiesz naszego pieska, bo Henio też jest brudny i też potrzebuje kąpieli. Widzę, że Andrzej też chyba, ale najpierw wykąpiemy naszego Henia. Okej, już skończyłeś uczyć małego, więc myślę, że weźmiesz go na rączki, choć tutaj podniesiesz go i zaniesiemy go na dół, bo on jeszcze chyba raczej po schodach sam schodzić nie umie. Dobrze, i weźmiemy go na dół i będziemy musieli mu dać coś do jedzonka. Tak więc chodź tutaj i posadź Andrzejka tutaj. Okej, zostaw małego, on się tu zorganizuje, weźmie sobie porcję placka, a ty maszerujesz do wychodka tutaj skorzystać szybciutko. Gdzie ty idziesz, Anulko? Gdzie ty się wybierasz, kochana moja? Czyżbyś szła? Okej, skoro wy możecie tutaj się zajmować ogrodem, to myślę, że ty przyjdziesz i będziesz odchwaszczać, żeby nam się tutaj zbyt dużo roboty nie skumulowało. Czy coś jeszcze możesz zrobić? Oprócz tego, że możesz odchwaścić, to na razie będziesz odchwaszczać. Super. Krówki myślę, że są zadowolone, tylko trzeba je wydoić. Tak więc zaraz wyślemy tutaj naszą Zosię, tylko że ona teraz kąpie Henia, więc niech ona kąpie Henia i potem wyślemy ją, aby wydoić właśnie nasze krówki. Napełnisz miskę Heniowi, to jak on wyjdzie, będzie już od razu miał tutaj gotowe jedzonko. Więc chodź tutaj, wydój naszą maślankę, a potem pójdziesz i wydoisz naszą śmietankę. No i będziemy musieli tutaj też troszkę porozmawiać z naszymi kurami, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby nikt nie planował nas opuścić.
I jeszcze jak to zrobisz, to wyrzucimy do śmieci tutaj tą stertę. Zbierz może cały plon. Ewoluuj. Tutaj mam jeszcze do ewoluowania. Nie wiem, czy coś tu jeszcze będzie do ewoluowania. Jeszcze to będzie. Czy coś tu się jeszcze błyszczy? Nie, sadzonki nie będziemy pobierać. A potem myślę, że przyjdziesz na rozmowę do twojego syna tutaj, Stanisława, i będziesz próbował mu wytłumaczyć, jak ważne jest wstąpienie w społeczeństwo, jak ważne jest właśnie, jak ważna jest obecność na balu i dlaczego on właśnie tam powinien być. No i wiadomo, że Stanisław będzie oczywiście swojego ojca słuchał, nie będzie chciał mu się sprzeciwiać. To z pewnością, bo Stanisław jest bardzo dobrym synem i raczej rodzicom by się nie sprzeciwił. Dobrze, kochany, więc ty, skoro już to zrobiłeś, jeszcze przyjdziemy tutaj i zbierz cały plon stąd może. Wszystko zbierzemy. Nie wiem, czy jeszcze coś tutaj do robienia będziesz miał w ogrodzie. Natomiast ty, Anulko, co ty robisz, kochana? Ty zmywasz nam talerze. Pięknie, bardzo mi się to podoba. A malutki, o, widzę, że malutki, nie, to Rafał. Rafał, czemu ty tak robisz? Kochana, wiesz co? Przyjdź tutaj do niego. Nie wiem, czy ty możesz go okrzyczeć. Chyba nie możesz go okrzyczeć. Więc myślę, że ty zostawisz tutaj małego. Heleno, jak zobaczysz twojego syna, to po prostu będziesz go dyscyplinować i myślę, że tym razem stanowczo, bo on już jest starszy, więc wyraź rozczarowanie robieniem bałaganu jak najszybciej. Wyraź to rozczarowanie kolejnym razem. O, ty jeszcze musisz lecieć do wychodka. No ale wyraź może najpierw to rozczarowanie, bo musimy go nauczyć dobrych manier. Nie wiem, czy ty już je wyraziłaś, czy nie. Dyscyplinuj stanowczo i zakaż wykrzykiwania. A, on jeszcze zakazane słowa wykrzykiwał. No to bardzo prosimy tutaj. Zakaz wykrzykiwania zakazanych słów. I teraz myślę, że ty go po prostu poprosisz, żeby wyczyścił to, co zrobił. Tak więc nakłoń do sprzątania bałaganu. Skoro nabrudziłeś Rafale, to musisz to teraz wyczyścić. No bo my chcemy, żeby nasi synowie mieli bardzo dobre maniery, żeby byli dobrze wychowani. Tak więc weź to, kochany, wyczyść. Natomiast ty, Heleno, a Helena na pewno nie pozwoli, żeby któryś z jej synów w taki sposób się zachowywał. Tak więc ty, kochana, idź szybko, skorzystaj. Mam nadzieję, że dojdziesz. A ty, Zosiu, tobie potrzeba zabawy. Ona zobaczyła, że tutaj Stasiu łowi sobie ryby, więc wpadnij do tego stawiku i przed nim będzie tutaj się pluskała, będzie się bawiła. Może chce zwrócić na siebie uwagę, tym bardziej, że ona wie, że Stanisław wybiera się na bal i jest pewna, że tam będzie mnóstwo pięknych dam. No i ona na pewno jakąś tam czuje zazdrość. Dobrze, niechciany prezent, to prezent dla ciebie, pewnie daj go komuś innemu, dajmy go do sklepu. Dobra, okaż wdzięczność, bo my chcemy, żebyś ty miała dobre maniery. Dobrze, widzę, że odwiedził nas Olgierd, tak więc myślę, że będziemy sobie z nim, porozmawiamy sobie z nim. On prawdopodobnie przyszedł już, ponieważ musimy razem się wybrać na ten bal, tak więc entuzjazmuj się ogrodnictwem z nim, porozmawiajcie sobie. Dobrze, porozmawiajcie o polityce, porozmawiajcie o zainteresowaniach, ale moglibyście rozmawiać gdzieś indziej niż tutaj, tak przed drzwiami. Może sobie tutaj przyjdziecie gdzieś, rozmawiaj tutaj. Skomplementuj mu osobowość, tak więc wy sobie tutaj porozmawiacie jeszcze. Helenko, gdzie ty jesteś, kochana? Dobra, nasz mały tutaj robi bałagan, tak więc ty, kochana, przyjdziesz do niego i będziesz próbowała go z wychowawczych, dyscyplinuj za zachowanie i tym razem stanowczo, bo już wcześniej Jan go okrzyczał i on sobie raczej za dużo z tego nie zrobił, więc wyraź rozczarowanie robieniem bałaganu. Miejmy nadzieję, że tym razem mały zrozumie. Jeszcze raz nauczymy go słowa przepraszam i dziękuję. Natomiast tutaj nasz Olgierd sobie chodzi, z naszymi roślinkami rozmawia. Okej, Zosia oczywiście przybiegła tutaj z miotłą, od razu sprząta. No a ten dalej brudzi. Dobrze, tym razem to musimy zdyscyplinować, tak więc dyscyplinuj stanowczo i zakaż robienia bałaganu. Szybciutko, nie wiem, co ty robisz. Aha,
No dobrze, no to będziemy musieli was zresetować. No wiem, że bardzo chcecie na ten bal jechać i już zaczęliście tutaj ćwiczyć tańce, tak więc was zresetujemy, bo to jeszcze jest nie czas. Im pewnie bardzo brakuje tego tańczenia, a szczególnie Helenie, bo ona jest przyzwyczajona przecież, a tutaj odkąd właśnie mieszka, odkąd uciekła z Janem, to jednak takich wydarzeń miała dużo mniej. Myślę, że teraz, no dobrze, no to niech będzie, skoro ty już przyszedłeś, to myślę, że ty będziesz tutaj z wychowawczych, dyscyplinuj i tym razem stanowczo zakaż robienia bałaganu. Okej, Stanisławie, myślę, że ty już pójdziesz na górę i zaczniesz się szykować, tak więc idź do swojego pokoju, zaczniesz się szykować, zaczniesz się przebierać. Natomiast ty, Zosiu, nie wiem czemu, ona jest bardzo smutna i wydaje mi się, że wiem z jakiego powodu jest smutna, bo tak jak już wcześniej mówiłam, ona prawdopodobnie czuje się po prostu zazdrosna. No i ma tego świadomość, że na takim balu będzie mnóstwo pięknych dam i czuje zazdrość z pewnością. Chce się zachowywać przyjaźnie wobec Stanisława, najprawdopodobniej właśnie też z tego względu. No i jest jej troszkę przykro, że on tam właśnie idzie. No ale będzie musiała sobie jakoś z tą zazdrością poradzić. Ona tutaj, tak jak już mówiłam wcześniej, zostanie z Michałem i zostanie z Anulką i naszym małym Andrzejkiem. I wszyscy zaczną się już szykować. Ty, kochana, również Heleno, przyjdziesz tutaj i będziesz szykowała twoją piękną suknię, którą ci przygotowałam na bal. Nasza kochana Zosia skorzysta i będzie się opiekowała naszymi dzieciaczkami podczas naszej nieobecności. Tak więc oni się tutaj przygotują, wszyscy się ładnie przebiorą na bal i myślę, że ja już będę kończyć. Natomiast was cieplutko i serdecznie zapraszam na scenkę właśnie z tego balu. No i za 2 miesiące zapraszam was na pierwszy odcinek drugiego sezonu, który będzie miał miejsce na kanale Tiariel. I tak jak mówiłam, w opisie znajdziecie link do jej kanału, jeżeli jeszcze nie wiecie, że jest to współpraca moja i Tiariel, to zapraszam was serdecznie do odwiedzenia właśnie playlisty, gdzie znajdują się wszystkie odcinki z tej serii, jeżeli macie ochotę nadrobić. Jeżeli jesteście na bieżąco, to zapraszam was cieplutko za 2 miesiące na pierwszy odcinek drugiego sezonu. A teraz zapraszam was na scenkę z balu. Tak więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie i do następnego. Pa, pa, cześć!
Thank you.
Thank you.